Tutaj fajne spotkanie jest z kolegą z forum. To ty masz ten Androch. On tutaj siedzi bardzo długo w tym miejscu. Ma taką motorówkę, jak tutaj widać. No i fajnie tutaj jest. To jest autobus? Nie. To jest autobus więźniarka. Aha. To jest autobus więźniarka, z tym, że widzisz, tu jest wszystko poprzerabiane, nie? Elegancko masz tutaj. No, możesz sobie zobaczyć. Ile masz tam prądu? Bo ty mówiłeś... W tej chwili mam 27,8 na jednym zestawie, na drugim zestawie 14,4, już mam w pełni naładowane. Aha, to pięknie, no. I tu masz te jeszcze takie osłony, żeby... Żeby słońce ci nie... Żeby słońce. No i ty tu siedzisz długo, tak? No troszkę siedzę. Od maja do listopada prawie, że. No pięknie. Pięknie tutaj jest. Pięknie tutaj jest. I tu motorówkę masz? No jest. Motoróweczka, jest motor, są rowery, także niczego nie brakuje. 17 skazanych plus 3 klawiszy. Jeden kierowca. Bo to więźniarka była. Tak, to była więźniarka. I to w jakim więzieniu to wozili? W Zgrzewańcu. Skrzewańcu, no auto jak widać, no z wielką historią, nie? No, auto jest no w miarę ciężkie, no bo całe podzespoły, czyli przedni most, tylne zawieszenie, to jest MAN. Silnik jest Iveco, 4 litry, 150 koni, a auto, cała karoseria jest wykonana przez Autosana. Autosana w Sanoku? Tak, w Sanoku. Ile to waży? To waży w tej chwili ponad 8 ton, także prawie 900 kilo mam jeszcze zapasu.